Ludzie to Nysa. Nysa to ludzie. Jest piątek, a to czas na podsumowanie wydarzeń tygodnia w naszej gminie. Dziś głównymi tematami będą strefa kibica na Euro 2020 i wielkie pieniądze dla Opolszczyzny. Wojewoda zapowiada nawet 20 miliardów złotych. Będzie także o jarmarku produktów lokalnych w Głębinowie i Dniu Dziecka w Bastionie Świętej Jadwigi. Agencja Rozwoju Nysy planuje utworzenie strefy dla kibiców na Euro 2020. Wspólnie będziemy dopingować biało-czerwonych. No, tym razem mamy taki pomysł, aby jednak na kąpielisku Frajda, bo mam nadzieję, no oczywiście w tym pierwszym meczu niestety nie będzie jeszcze basen otwarty, ale mam nadzieję, że już podczas drugiego spotkania połączymy kilka imprez naraz, czyli strefa kibica plus basen. I też rozmawiamy i mam nadzieję, że wypali nam pierwsza noc basenów, czyli będzie piękna impreza od rana do nocy. I myślę, że to jest najszczęśliwsze i najlepsze rozwiązanie, żeby akurat tu na Frajdzie powstała ta strefa. Telebim będzie na tym zielonym boisku, które jest za mną. Będzie pod drzewami tak, żeby akurat był cień, żeby dobrze było widać. Trybuny będą ustawione na zielonym placu. Oczywiście będą atrakcje dla dzieci. Także no, taka naprawdę bardzo fajna impreza. Nie tylko dla kibiców piłki nożnej, ale myślę, że dla całych rodzin, które chciałyby spędzić mile i mam nadzieję w dobrej atmosferze czas. Dodajmy, że strefa funkcjonowała już podczas Mistrzostw Świata w 2018 roku. Teraz będziemy trzymać kciuki za dobry wynik Polaków na Euro 2020. Polska zagra w grupie ze Słowacją, Szwecją i Hiszpanią. Pierwszy mecz już 14 czerwca. Na początek zagramy ze Słowacją. Gmina Nysa rozstrzygnęła przetarg na remont drugiej części rynku. Podpis pod dokumentem złożył sekretarz miasta Piotr Bobak. W ramach prac powstaną nowe drogi i place, pojawi się także sporo nowych drzew. Będzie również ławka huśtawka i replika dawnej wagi, a ponadto nowa fontanna. Pojawi się ta sama nawierzchnia, która była w pierwszej części remontowana, czyli równa, bezpieczna, estetyczna, z atrakcji. Na pewno pojawienie się fontanny z takim dostępem dla dzieciaków będzie dużą atrakcją dla rodzin i dla najmłodszych. Plac przy marszałku będzie placem, już nie parkingiem, ale placem. Parkingi będą z drugiej strony drogi. W weekendy w miejsce parkingów pojawią się stragany z lokalnymi produktami. Remont rynku to jest kwota ponad 10 milionów złotych. Dofinansowanie, jakie pozyskaliśmy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, to jest około 3,5 miliona i te pieniądze pozwolą nam na taką rezerwę, którą wykorzystamy na remont innych dróg w mieście. Te remonty są bardzo potrzebne. Myślę, że większość mieszkańców oczekuje remontu i budowy dróg na osiedlach, przy mieszkaniach, domach, przy których mieszkają. Remont ma ruszyć w ciągu kilku tygodni i potrwać do połowy 2022 roku. 19 maja podczas spotkania z wojewodą opolskim podpisano umowy o dofinansowanie projektów drogowych. Dzięki temu 6 gmin z naszego regionu oraz Nyskie Starostwo zrealizują kilkanaście ważnych inwestycji za ponad 16 milionów złotych. Bardzo się cieszę z tego, że te środki finansowe znajdą upust u mieszkańców powiatu nyskiego, prudnickiego. To bardzo ważne, bo to są inwestycje, które będą służyły bezpieczeństwu mieszkańców powiatu, mieszkańców poszczególnych miast, mieszkańców poszczególnych gmin powiatu nyskiego, dostępowi do infrastruktury takiej technicznej, do usług i zapewnieniu po prostu bezpieczeństwa, szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Ta infrastruktura drogowa jest ważna dla tego powiatu. Powiat nyski pamięta też doświadczenia powodziowe, w związku z tym wiele tych dróg, wiele tych szlaków komunikacyjnych będzie służyło nadrobieniu tego, co się wydarzyło właśnie w okresie powodzi w 1997 czy 2010 roku. Gmina Nysa otrzymała 3,5 miliona złotych dofinansowania na wspomnianą już inwestycję, przebudowę drogi w rynku. Jednym z beneficjentów była także gmina Paczków, gdzie szykują się aż trzy ważne inwestycje. Pierwsza inwestycja remontowa, czy zadanie remontowe, to modernizacja ulicy Dworcowej w Paczkowie. Druga to modernizacja drogi gminnej w miejscowości Trzeboszowice. I trzecie ważne zadanie to modernizacja takiego łącznika pomiędzy miejscowością Unikowice a drogą 382 prowadzącą w kierunku granicy z Republiką Czeską. Jesteśmy przygotowani do ogłoszenia przetargów, także lada moment ruszamy z całą procedurą. Mam nadzieję, że w pierwszych przetargach dokonamy rozstrzygnięcia korzystnego dla gminy i będziemy mogli z inwestycjami ruszyć już w miesiącu lipcu. Co ważne, jak
zapowiedział wojewoda opolski Sławomir Kłosowski, Opolszczyzna może spodziewać się kolejnego wsparcia w wysokości nawet 20 miliardów złotych. Czekamy na szczegóły projektów, o których jest bardzo głośno, czyli Krajowy Program Odbudowy, czyli Polski Ład. Jesteśmy gotowi z projektami, mamy dokumentację, jak tylko będzie sygnał do startu. Startujemy, pozyskujemy, budujemy, jak zawsze. Do samorządów mają trafić również pieniądze na budowę tzw. inteligentnych przejść dla pieszych. Nasze województwo na ten cel może dostać około 6 milionów złotych. W niedzielę w Głębinowie Nyskie Księstwo Jezior i Gór po raz kolejny organizuje jarmark produktów lokalnych. Wszystko w ramach projektu Wpływ produktów lokalnych na rozwój turystyki. Piknik odbędzie się na placu przy kościele Świętego Urbana od godziny 13. Na miejscu odbędzie się degustacja produktów lokalnych, m.in. konfitury soczków, miodów czy mini pączków z różą. Wydarzenie towarzyszy uroczystości podniesienia do rangi sanktuarium parafii Świętego Urbana. W naszym regionie jest coraz więcej lokalnych produktów, które posiadają certyfikaty. Warto je poznać. Podczas pikniku swoje stoisko wystawiennicze zaprezentuje nasza gmina. Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej gminy do odwiedzenia Głębinowa, żeby po tym trudnym czasie zamknięcia w ramach pandemii skorzystać troszeczkę z atrakcji na wolnym powietrzu w niezwykle atrakcyjnym Głębinowie. Gmina Nysa i Nyski Dom Kultury zapraszają na imprezę z okazji Dnia Dziecka w Bastionie Świętej Jadwigi. Wydarzenie odbędzie się 5 czerwca, początek o godzinie 13. Od godziny 13 ruszamy z różnymi występami artystycznymi. Będzie też cyrkowy pokaz. Będziecie mogli spróbować swoich sił jako cyrkowcy, bo będą odbywały się warsztaty. Będziemy mieć też różne konkursy, teatr ognia. Nie zabraknie waty cukrowej, popcornu i kukurydzy. Dodajmy, że tego dnia odbędzie się również gala Małego Trytona Nyskiego. A termin na składanie kandydatur do konkursu Mały Tryton Nyski 2021 został przedłużony do 24 maja. Na wniosek przede wszystkim szkół, które teraz się na powrót organizują, przedłużyliśmy termin zgłaszania kandydatów do nagrody Małego Trytona. Przedłużyliśmy o tydzień, także można jeszcze zgłaszać kandydatów do poniedziałku do godziny 15. W tych trzech miejscach, w których do tej pory, czyli tutaj się nic nie zmieniło, albo w Urzędzie Miejskim do urny, albo do takich samych urn w informacji turystycznej na Bastionie Świętej Jadwigi i trzecia urna jest w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Wszystkie szczegóły i kartę zgłoszeniową znajdziemy także na stronie nysa.eu. Mały Tryton przyznawany jest dzieciom oraz młodzieży w dwóch kategoriach wiekowych, od 6 do 9 roku życia oraz od 10 do 15 roku życia. Do tej pory było tak, że uczniów zgłaszały zarówno szkoły, jak i stowarzyszenia, kluby sportowe, ale też rodzice. Także praktycznie tutaj każdy może takiego ucznia zgłosić. Spółka NES informuje, że w związku z planowanymi pracami w centralnym źródle ciepła 25 maja w godzinach od 8 do 13 nastąpi wstrzymanie dostawy ciepłej wody użytkowej dla mieszkańców Nysy. Dostawa ciepłej wody zostanie wznowiona zaraz po wykonaniu prac remontowych. W poniedziałek w Nysie gościli konsul generalny Węgier w Krakowie Tibor Garencher oraz wicekonsul Węgier we Wrocławiu Sándor Nedeczki. Z węgierskimi dyplomatami spotkali się burmistrz Kordian Kolbiasz, sekretarz miasta Piotr Bobak, a także dyrektor muzeum i radny Rady Miejskiej w Nysie Edward Hałajko. Rozmawiano o planach współpracy m.in. w dziedzinie kultury i potencjalnym nawiązaniu partnerstwa z jednym z węgierskich miast. Bardzo chcemy, żeby wśród miast partnerskich naszej Nysy było miasto węgierskie, mamy miasto ukraińskie, mamy miasto czeskie, mamy miasto rumuńskie, niemieckie, natomiast brakuje Węgrów, brakuje Słowaków. Myślę, że tę lukę będziemy chcieli szybko zapełnić. Dodajmy, że zgodnie z decyzją nyskich radnych, skwer przy ulicy Mostowej i Wyspiańskiego, który zostanie zrewitalizowany, będzie nosił nazwę węgierskiego generała, który miał również swój udział w dziejach Nysy w czasie wojny prusko-austriackiej w 1866 roku. Generał Klapka założył w śląskim Rzymie Legion Węgierskich Huzarów. Dla Polaków również jest bohaterem, o czym niedawno się dowiedzieliśmy, bo się okazało, że w powstaniu styczniowym podpisał w Paryżu umowę z Polakami, z naszym generałem, na temat współpracy w walce o niepodległość i Polski i Węgier, czyli dla nas również bohater. Na placu przy ulicy Mostowej i Wyspiańskiego jesienią tego roku powstanie tablica poświęcona pamięci generała Georgi Klapka.